To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Marianna Pikul, koordynatorka programów międzynarodowych w Akademickim Związku Sportowym. Cześć Marianna. Cześć, bardzo mi miło. Zaangażowanie, pasja i co jeszcze? Tak naprawdę to chyba są dwie kluczowe sprawy, bo myślę, że zaangażowanie generalnie w każdej pracy jest potrzebne, żeby no dobrze robić to, co się robi. No i pasja, szczególnie w takim miejscu jak Akademicki Związek Sportowy, szczególnie w takim środowisku jak środowisko sportowe, no jest niezbędna, żeby napędzała do działania, żeby motywowała do tego, żeby czasem no rzeczywiście bardzo dużo, czy to czasu, czy to innych zasobów poświęcić na działanie. Więc ta pasja i zaangażowanie naprawdę są tutaj dwoma kluczowymi sprawami. A jak rozpoczęła się twoja przygoda ze sportem akademickim? Jak trafiłaś? Kiedy to się wydarzyło? Moja przygoda rozpoczęła się od wolontariatu, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy. Dobrze. dokładnie. I to od wolontariatu międzynarodowego, który też będzie takim ważnym aspektem. Czyli zaczęłaś z wysokiego C. No właśnie. Najpierw sport akademicki, potem dlaczego wolontariat i na końcu dlaczego wolontariat międzynarodowy. Dobra, postaram się zapamiętać. Generalnie to gdzieś tam zawsze szukałam wyzwań właśnie jeśli chodzi o środowisko sportowe, wydarzenia sportowe, bo wiedziałam, że w sporcie chcę pracować, trochę nie wiedziałam jak do tego podejść. Akademicki sport bardzo kojarzył mi się jakby jednak z uprawianiem sportu, a nie z działaniem na rzecz organizacji czy na rzecz stowarzyszenia. Dlatego tak późno trafiłam. Ja tak naprawdę pod koniec moich studiów trafiłam do Akademickiego Związku Sportowego, co zawsze było dla mnie taką przykrą sprawą, bo tak mam takie wrażenie, że straciłam parę fajnych lat i sporo fajnych możliwości, no ale wiadomo, że to nie uciekło. I rzeczywiście na zajęciach na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza usłyszałam o możliwości wzięcia udziału w wolontariacie podczas Akademickich Mistrzostw Europy w futsalu w Poznaniu w 2015 roku, więc to był trochę przypadek, bo rzeczywiście usłyszałam po prostu od kogoś, że coś takiego się wydarzy, no i wzięłam w tym udział i to rozpoczęło całą moją przygodę z AZS-em, całą moją przygodę z międzynarodowymi wolontariatami, więc to akurat ten pierwszy był międzynarodowy, trochę przypadek, ale rzeczywiście później na nie regularnie trafiałam, ponieważ sport akademicki ma bardzo fajne możliwości, jeżeli chodzi o organizację właśnie wolontariatu. Wiąże się to głównie z takimi jakby ułatwieniami, jak chociażby zakwaterowanie dla wolontariuszy z zagranicy, czy dla wolontariuszy z innych miast. I to już sprawia, że tak naprawdę jedzie się gdzieś, nie ma się tych kosztów gdzieś po swojej stronie, tylko rzeczywiście można spędzić fajnie tydzień czy 10 dni w innym miejscu z ludźmi z całej Europy i po prostu przeżyć przygodę. Więc rzeczywiście ten pierwszy raz w Poznaniu sprawił, że później chętnie wracałam, bo po prostu oprócz doświadczenia samego w organizacji wydarzeń sportowych było to po prostu bardzo fajne przeżycie, żeby poznać inne osoby. No i tutaj dochodzimy do wolontariatu. Związałaś się z takim sposobem życia, chyba tak możemy powiedzieć, i to na poziomie międzynarodowym. Dokładnie i to jest bardzo dobrze ujęte, ponieważ ten sposób życia, rzeczywiście tak to wychodzi. Ludzie trafiają na pierwsze wolontariaty sportowe, często na przykład z takich powodów jak zdobycie punktów do liceum, czy po prostu zdobycie jakiegoś dodatkowego doświadczenia, a później ciężko z tego zrezygnować, w sensie, że się wraca na te wolontariaty. Są naprawdę osoby w Polsce, które jeżdżą po całym kraju albo i Europie, choć wiadomo, w ostatnich latach było to trochę utrudnione, i korzystają z możliwości wzięcia udziału w wolontariatach tak naprawdę w różnych dyscyplinach, bo to nie tak, że lubią piłkę nożną czy lekką atletykę. Naprawdę ich przyciąga to, że mogą wziąć udział w czymś tak dużym, w organizacji wydarzenia sportowego i po prostu poznać nowych ludzi. I są to osoby, które rzeczywiście znalazły w tym taką pasję i sposób na życie. Ja też tak wiele lat rzeczywiście funkcjonowałam, jeździłam na różne zawody. I gdzieś akurat dla mnie to sprawiło, że zaczęłam pracować w tym środowisku i tutaj teraz na co dzień się tym zajmuję, ale dla wielu nie musi to wcale być taką drogą, po prostu jest to odskocznią od codziennego życia. Jest to naprawdę fajnym sposobem na spędzenie czasu. No i poziom międzynarodowy. Tak, międzynarodowe to jeszcze są no takie dodatkowy tak naprawdę aspekt, który sprawia, że gdzieś pewnie trochę bardziej ekscytują takie możliwości, ponieważ można wyjechać za granicę. Co wiadomo, wiąże się z tym też, że się zobaczy nowe miejsca, zobaczy się inne kraje, pozna nowe kultury, ale też się spędzi czas w środowisku międzynarodowym i to jest coś bardzo cennego, ponieważ to naprawdę bardzo otwiera na ludzi, sprawia, że człowiek gdzieś może się naprawdę w obojętnie jakim momencie swojego życia wiele od innych nauczyć. Oczywiście w kraju jest to również możliwe, ale ten międzynarodowy aspekt tutaj sprawia, że ta otwartość, tolerancja, też poznanie to trochę innych obyczajów naprawdę bardzo wpływa na człowieka
i można fajnie przeżyć przygodę. To też jest taki dodatkowy tak naprawdę aspekt, jeśli chodzi o wolontariat międzynarodowy, że no z reguły się jedzie w to miejsce i tak naprawdę cały czas jest się w środku tej imprezy i ją się przeżywa nie 3-4 godziny dziennie, kiedy ma się zmianę swoją wolontariacką, ale rzeczywiście jest się w środku tego wydarzenia cały tydzień czy całe 2 tygodnie. I to sprawia, że czuje się naprawdę niesamowite przywiązanie. Jest to później ciężkie, żeby stamtąd wyjechać, żeby już skończyć taką przygodę i gdzieś tam wrócić do swojego normalnego życia, ale naprawdę są to doświadczenia, które zostają z człowiekiem na całe życie. To są doświadczenia, które zostają na całe życie, to są imprezy, w których brałaś i bierzesz udział, to są miasta, to są kraje. Powiedz, na jakich imprezach pełniłaś rolę wolontariuszki? Tak jak mówiłam, zaczęłam od Poznania, aczkolwiek jest to moje miasto, że tak powiem, rodzinne, więc nie była to jakaś ogromna wycieczka, ale rok później wzięłam udział właśnie między innymi w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Zagrzebiu, w Chorwacji, gdzie pojechaliśmy tam grupą tak naprawdę 30-40 osób z Polski. Była to naprawdę duża grupa wolontariuszy, która funkcjonowała, która wspierała wydarzenie właśnie Europejskie Igrzyska Akademickie w Zagrzebiu w Chorwacji i trwało to około 2 tygodnie. My na 2 tygodnie pojechaliśmy do Zagrzebia, żeby tam cały czas być właśnie w środku tej imprezy i to sprawiło tak naprawdę, że no, mamy kontakt do tej pory. Są to osoby, które tak naprawdę sprawiły, że ten wyjazd był czymś więcej niż doświadczeniem na tak naprawdę jakimś zawodowym, czy doświadczeniem, które mnie czegoś nauczyło. Sprawiło to, że poznałam przyjaciół na całe życie i to jest naprawdę bardzo cenne. Między innymi byłam też na Europejskich Igrzyskach Akademickich w Koimbrze. Tam już takiej roli trochę innej, ponieważ pojechałam z biurem właśnie EUSA, Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego, gdzie też pełniłam rolę wolontariusza, takiego długoterminowego. 8 miesięcy spędziłam w Lublanie, więc to też takie trochę bardziej skomplikowane, ale wszystko kręci się wokół tego wolontariatu międzynarodowego. Ale tych wolontariatów było więcej. Byłam też w Szwecji, w Jönköping, gdzie odbywały się Akademickie Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Było to doświadczenie, które też zostało mi umożliwione poprzez program wolontariatu właśnie w sporcie akademickim, ponieważ tak jak mówiłam, oni umożliwiają wyjazdy młodym ludziom na takie zagraniczne imprezy sportowe, zapewniają im zakwaterowanie, wyżywienie i tak naprawdę trzeba tylko poświęcić trochę swojego czasu, żeby taką przygodę przeżyć. Przyznam się, że zaintrygowało mnie twoje CV, które przedstawiłaś nam na początku naszej rozmowy. Powiedziałaś, że studiowałaś w Poznaniu. Powiedz tylko jeszcze, co studiowałaś? W Poznaniu studiowałam na licencjacie filozofię, komunikację społeczną, a na magisterce już kierunek konkretnie związany z moim zawodowym planem, czyli dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie. Czyli to pisanie magisterki ciebie popchnęło w kierunku wolontariatu, czy było to troszeczkę wcześniej? No bo sama powiedziałaś, że pod koniec studiów. To mnie zaintrygowało, bo zazwyczaj ludzie mają takie podejście, a może tylko ja tak miałem, że już to, co wymyśliłem sobie na początku studiów, to tego muszę się trzymać. A tutaj pod koniec studiów mam wrażenie, przynajmniej tak mi to trochę pachnie, to co mówisz, że wywracasz stolik, który sobie nakryłaś i od nowa. Zaczynasz trochę i to od tak. Wolontariatu, więc nie jest to łatwa sprawa. Trochę tak i rzeczywiście ja tutaj zawsze mówię, że no oprócz jakiegoś takiego tego zaangażowania i pasji, o której mówiliśmy na początku, miałam też sporo szczęścia i chyba to szczęście też w życiu generalnie jest potrzebne, ponieważ ja w teorii rzeczywiście najpierw zaczęłam studiować dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie, a dopiero później poszłam na mój pierwszy wolontariat, więc to też była taka droga, którą no, w dzisiejszych czasach tak naprawdę z reguły ludzie zaczynają wolontariaty sportowe naprawdę sporo wcześniej. Oczywiście nie ma to znaczenia, można zacząć jak ma się 50 lat, można zacząć jak ma się lat 16 czy 13 i nie ma w tym nic złego, tylko rzeczywiście jako osoba, która planowała przyszłość w sporcie, to rzeczywiście zaczęłam późno. I było to związane po prostu z, rzeczywiście pisałam wtedy magisterkę, ale po prostu z zajęciami. Trafiłam na osobę, która zresztą z AZS-u w Poznaniu, która po prostu przedstawiła mi to, jak AZS funkcjonuje, jakie są możliwości, jakie są właśnie szanse na organizację, na współpracę przy organizacji imprez sportowych. I ja taką szansę po prostu od nich dostałam i skorzystałam z niej, żeby wesprzeć tą imprezę w 2015 roku. Więc tak, więc to po prostu było spotkanie właściwej osoby we właściwym miejscu i we właściwym czasie, więc to też musi się czasem po prostu zazębić.
warto mieć szczęście i warto mieć podejście takie, że nigdy w życiu na nic nie jest za późno. A jakim sportem się interesujesz? Która gałąź, która dziedzina sportu ciebie najbardziej pociąga? To jest zawsze dla mnie bardzo trudne pytanie, bo wychowałam się w rodzinie, która była bardzo sportowa i choć moi bracia i mój tata byli piłkarzami, rzeczywiście ta piłka nożna była sportem przewodnim w naszym życiu. Spędziłam bardzo dużo czasu na halach, na turniejach, na boiskach, tak naprawdę. Lech Poznań, czy Warta? Wiesz co, ja akurat jeśli chodzi o czy Poznań... Czy Amika Wronki? Jeszcze to zaskoczę cię, bo był taki klub jak Disco Ball, jak Grodzisk Wielkopolski. Tak, był. Gdzie po prostu mój brat grał i dlatego też moje zawsze sympatie wiązały się akurat z tym, gdzie jeździłam, gdzie wspierałam mojego brata, więc tutaj akurat jeśli chodzi o piłkę nożną, rzeczywiście z reguły był to Lech Poznań, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebym była bardzo zaangażowana kibicowsko, choć piłkę nożną bardzo nadal lubię, akurat kibicuję tutaj paru drużynom z zagranicy, więc oglądam, ale również siatkówka, piłka ręczna, no i taki ostatnio sport, który wspieram też działalnością właśnie w projektach różnych międzynarodowych, to jest piłka ręczna plażowa, którą bardzo lubię i staram się gdzieś tam wspierać popularyzację tego sportu, bo jeszcze nie jest on aż tak popularny. Ale to nie wszystko, bo także w swoim doświadczeniu masz pracę dla Urzędu Miasta Poznania, no to zaczyna się robić wybuchowo. Dokładnie, akurat pracę, tak naprawdę na staż trafiłam do Wydziału Sportu właśnie w Urzędzie Miasta Poznania. Od razu tak naprawdę po tym pierwszym wolontariacie, to było takie moje jedyne doświadczenie sportowe w CV, no i plus oczywiście kierunek tutaj taki rzeczywiście bardzo związany ze sportem, no i trafiłam na staż i znowu miałam to szczęście, bo trafiłam na ludzi, którzy naprawdę nauczyli mnie bardzo dużo, którzy pokazali mi bardzo wiele różnych możliwości. Spędziłam tam tak naprawdę 6 lat, ponieważ dopiero parę miesięcy temu tą pracę zakończyłam w Wydziale Sportu. I tak, była to niesamowita przygoda i na pewno bardzo wiele mnie nauczyła. I też zobaczyłam trochę sport z drugiej strony, co myślę, że teraz po prostu mogę wykorzystywać pracując dla stowarzyszenia sportowego, jakim jest Akademicki Związek Sportowy. Ale tak, było to bardzo fajne doświadczenie i jestem też bardzo wdzięczna, że takie szanse w życiu otrzymałam. Jak ta praca procentuje w twojej aktywności w AZS-ie? To doświadczenie wykorzystuję w bardzo wielu aspektach, ponieważ praca w urzędzie pozwoliła mi poznać bardzo wiele tajników właśnie związanych z dotacjami, czy z wnioskami o dofinansowanie, ale jakby trochę od drugiej strony, czyli ja te wnioski sprawdzałam, organizowałam komisje konkursowe, tworzyłam umowy, a później nadzorowałam ich realizację, więc teraz, będąc po drugiej stronie, mam takie większe pojęcie tak naprawdę o tym, na co może być zwrócona uwaga i jak to wszystko, że tak powiem, spisywać. Ale oczywiście tej pracy było tam więcej, ponieważ jest to też praca związana z sprawami prawnymi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie stowarzyszeń sportowych, co jest bardzo cenne w kontekście tego, żeby później w takim stowarzyszeniu pracować, ale też miałam okazję współpracować z działem współpracy międzynarodowej, więc to też już właśnie w urzędzie takie pierwsze kroki poczyniłam ku temu, żeby międzynarodowo się udzielać i żeby zdobywać doświadczenia związane z właśnie współpracą z innymi po prostu organizacjami, ale zagranicznymi. A jakie są różnice, pod warunkiem, że są, pomiędzy podejściem do wolontariatu w Polsce i za granicą? To jest temat, który tak naprawdę wygląda inaczej w każdym kraju. Teraz też z Akademickim Związkiem Sportowym parę projektów koordynujemy czy realizujemy, które związane są z wolontariatem i właśnie są one realizowane z międzynarodowymi partnerami i możemy teraz zdobyć doświadczenie, jak oni wolontariat widzą. I naprawdę każdy kraj ma trochę inne wyzwania i trochę inaczej to funkcjonuje. Ludzie też mają inne podejście do wolontariatu. No to jest taki temat, który nawet w samej Polsce myślę, że znajdziemy bardzo wiele różnych opinii na temat tego, jak to wygląda, jak powinno wyglądać, czy jak to funkcjonuje. Ja rzeczywiście, no przez to, że parę ostatnich lat spędziłam, będąc w środku jakby jako wolontariusz, to widzę to naprawdę jako ogromną szansę i jako coś, co no, jest jedną z lepszych rzeczy, które młoda osoba może zrobić dla swojego rozwoju, ale też czasem dla innych, dla takiego społecznego poczucia odpowiedzialności, dlatego, żeby po prostu zrobić coś razem i spędzić fajnie czas. W innych krajach
wygląda to różnie. Są kraje takie jak Holandia, gdzie ten wolontariat jest mniej popularny, ale na przykład jest też Chorwacja. Chorwacja, która miała Europejskie Igrzyska Akademickie w 2016 roku, na bazie tego programu właśnie w Zagrzebiu, zbudowała później platformę dla wolontariuszy, która teraz owocuje tym, że na każdych imprezach sportowych, jakie organizuje tamtejsza Federacja Sportu Akademickiego, mają wolontariuszy, którzy na nie wracają od paru lat i oni po prostu przywiązali się tak naprawdę do tego poczucia odpowiedzialności za sport akademicki w swoim kraju i rzeczywiście wracają na imprezy i współorganizują je razem z pracownikami biura. Więc jest to coś, co rzeczywiście wygląda po prostu w każdym kraju inaczej. Aczkolwiek też warto podkreślić, że właśnie organizując wolontariat międzynarodowy, rzeczywiście można się spodziewać i my też już to widzimy, ponieważ rekrutację otworzyliśmy na wolontariat, że mamy zgłoszenia naprawdę z całej Europy i ludzie tutaj z różnych krajów do nas się zgłaszają, pytają. No i też mają nadzieję, że po prostu za rok zawitają do Polski. No dobrze, sama przed chwilą wspomniałaś o Europejskich Igrzyskach Studentów. Ta impreza już za niecały rok w Łodzi. Opowiedz więcej na początku o samej imprezie. Co to za wydarzenie? Jest to wydarzenie skierowane do studentów z całej Europy. Nasze wydarzenie łódzkie będzie już piątą edycją tej imprezy. One rozpoczęły się w 2012 w Hiszpanii, później była edycja w Holandii, później właśnie w Zagrzebiu, o czym mówiłam już wcześniej, później w Portugalii, no i niestety w 2020 wypadła impreza z tego cyklu, która miała się odbywać w Serbii, w Belgradzie, no i przyszedł czas na Łódź. Jest to impreza skierowana do studentów z całej Europy. Reprezentują oni swoje uniwersytety, więc jest to połączenie właśnie bycia reprezentantem nie tylko kraju, ale także uniwersytetu, na którym się studiuje. Na wydarzenie w Łodzi przyjedzie około 5000 studentów z całej Europy. Rywalizować oni będą w 20 dyscyplinach. Są to dyscypliny trochę właśnie wybrane tak naprawdę przez nas jako organizatorów, a trochę ze względu na to, że po prostu niektóre z nich są bardzo popularne wśród społeczności sportu akademickiego w Europie. Oczywiście znajdziemy pośród nich takie najbardziej popularne jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, ale również będzie piłka wodna, będzie wspinaczka, a także piłka ręczna plażowa. Więc rzeczywiście tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Czekamy, aż studenci z całej Europy przyjadą do nas, do Łodzi w lipcu przyszłego roku. A jak studenci z całej Europy mogą starać się o to, by zostać wolontariuszem na tejże imprezie? Na wolontariusza można zgłosić się poprzez formularz na stronie. W systemie mamy już pierwsze zgłoszenie, ponieważ rekrutacja rozpoczęła się na początku listopada. Jest ona otwarta do osób z Polski, ale też do osób z zagranicy. Oczywiście poszukujemy tak naprawdę bardzo wielu osób o bardzo wszechstronnych zdolnościach, dlatego każdy może się do nas zgłosić. Jedynym limitem tutaj małym jest ten wiek. Jeżeli jest się osobą z Polski, trzeba mieć co najmniej 16 lat, jeżeli z zagranicy co najmniej 18, ale żadnych innych limitów tak naprawdę nie ma. Nawet doświadczenie nie jest tutaj kluczowe, ponieważ mimo, że szukamy wielu doświadczonych osób w imprezach sportowych, to też przewidujemy miejsca dla osób, które będą mogły zdobywać tak naprawdę swoje pierwsze doświadczenia z wydarzeniami sportowymi, szczególnie międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, dlatego też ta rekrutacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo otwarta. Na razie wystarczy wypełnić formularz, no i później czekać na kontakt z naszej strony. Czyli to zaproszenie jest skierowane do Ciebie, słuchaczu, i do Ciebie, słuchaczko, weź to sobie głęboko do serca. A Ty, Marianna, jesteś już bardziej tą koordynatorką, na przykład projektów międzynarodowych w AZS-ie, czy też to dziennikarstwo sportowe, o którym wspomniałaś na samym początku, które w pewien sposób przywiodło Cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Czy to dziennikarstwo sportowe jeszcze gdzieś tam w Tobie jest, czy kusi? Myślę, że akurat moja przygoda z tym kierunkiem, mimo że dała mi bardzo dużo i rzeczywiście poznanie wielu dziennikarzy sportowych, wizyty w telewizji, w radiu, pozwoliły mi na zdobycie dodatkowych umiejętności. Tak naprawdę ja bardzo zawsze skupiałam się na tej części zarządzania w sporcie, więc tak jak mówisz, ta koordynacja projektów międzynarodowych jest takim kluczem i tak naprawdę sednem tego, co robię. I tutaj odnajduję największą radość i satysfakcję właśnie z pracy w związku z projektami, z organizacją wydarzeń, choć czasem oczywiście też mam do czynienia, bo to oczywiście wszystko jest powiązane, media są bardzo istotną częścią sportu akademickiego, dlatego też wykorzystuję to doświadczenie, ale rzeczywiście skupiam się na projektach, na współpracy międzynarodowej, no i na wydarzeniach chociażby takich jak to wydarzenie w Łodzi. To gdzie będziesz za 5 lat?
Bardzo trudne pytanie. Myślę, że zawsze ciężko określić, gdzie się będzie, szczególnie w takim okresie czasowym, ale no ja szczerze mówiąc, od ostatnich 6 lat, tak naprawdę 2015, dążyłam do tego, żeby pracować w sporcie akademickim. Wtedy go poznałam, wtedy zobaczyłam, jaki to jest świat, tak naprawdę dopiero początek tego, czym ta przygoda może być, i rzeczywiście do tego dążyłam. Teraz czuję, że tak naprawdę dopiero też zaczynam moją przygodę i jest bardzo wiele do odkrycia, bardzo wiele do zrobienia, właśnie chociażby w kontekście projektów europejskich, międzynarodowych, więc za 5 lat jak najbardziej chciałabym widzieć siebie nadal w sporcie akademickim, w Akademickim Związku Sportowym, ponieważ no, czuję, że jest to miejsce, które po prostu może wiele zyskać z tych projektów, może wiele zyskać właśnie z międzynarodowych różnych współprac. No i też ja myślę, że przy okazji naprawdę czuję, że się rozwijam, więc myślę, że tak też pozostanie. Marianna Pikul, koordynatorka programów międzynarodowych w Akademickim Związku Sportowym, była gościem KFA AZS. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To wszystko w KFA AZS. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. To jest KFA AZS.